Dzisiaj pokażę Ci, jak zarejestrować się na jednej z największych giełd kryptowalut na świecie, Binance. Dlaczego warto być członkiem giełdy Binance? Ponieważ znajdziesz tam kryptowaluty, które często nie są dostępne na innych giełdach kryptowalut, więc to jest idealny sposób, aby zacząć handlować i pomnażać swoje środki. Ja jestem psychocoach i jeżeli interesuje Cię tematyka blockchain oraz kryptowalut, to zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami i zaczynamy właśnie teraz. Przejdźmy do rejestracji konta na giełdzie Binance. W opisie pod tym wideo znajdziesz link rejestracji na giełdzie Binance. Jest to ten link, zarejestruj się na giełdzie Binance, klikasz ten link i zostaniesz przeniesiony do strony utworzenia konta. Następnie wpisujesz swój adres e-mail. Ustalasz odpowiednie hasło. Powinno to być hasło, które ma co najmniej 8 znaków, jedną dużą literę oraz jedną cyfrę. Jak widzisz, moje hasło jest odpowiednio mocne, więc przechodzimy dalej. Rejestrujesz się na tej giełdzie z mojego linku referencyjnego. Tutaj znajduje się moje ID. Możesz zaznaczyć, przeczytałem i akceptuję warunki świadczenia usług i klikasz na utwórz konto. Tu masz taką weryfikację bezpieczeństwa. Taki puzzle, musisz go przeciągnąć w odpowiednie miejsce, aby ten puzzle pasował do wzoru. OK. Jest to system, który pozwoli na odrzucenie robotów, które działają w świecie kryptowalut. Teraz musimy wejść na moją skrzynkę e-mail i przepisać kod weryfikacyjny. Jak widzisz, otrzymałem maila od giełdy Binance. Więc przejdźmy do tego maila. I mamy tutaj kod weryfikacyjny, który po prostu zaznaczasz i kopiujesz. Przechodzisz do strony rejestracji i wpisujesz ten kod. Możesz tutaj po prostu go wkleić. No i już jesteś zarejestrowany na giełdzie Binance. I teraz masz informację, jak po prostu zacząć handlować na tej giełdzie. Możesz zdeponować fiaty, czyli te pieniądze, które masz po prostu na swojej karcie kredytowej w banku. Oraz zdeponować kryptowaluty. Jeżeli już takie posiadasz, możesz przelać kryptowaluty z jednej giełdy, na przykład z giełdy Coinbase na giełdę Binance, bądź jeżeli posiadasz zewnętrzny portfel kryptowalut, możesz również przelać te środki na giełdę. No i tutaj u dołu masz opcję kup krypto za pomocą swojej karty kredytowej. Ja tutaj nie klikam żadnych z tych opcji, po prostu przechodzę do panelu, czyli przechodzę przejść do panelu. No i tutaj mamy coś takiego jak weryfikacja bezpieczeństwa. Poziom bezpieczeństwa Twojego konta jest niski. Włącz jeszcze jedną funkcję bezpieczeństwa. Możesz wykonać weryfikację telefoniczną bądź weryfikację za pomocą Google Authenticator. Ja wybieram opcję weryfikacja telefoniczna. Wybieram swój numer kierunkowy, czyli mogę wpisać tutaj Poland, tak? Polska plus 48. No i wpisuję swój numer telefonu. Co teraz powinieneś zrobić, to kliknąć na opcję wyślij kod. Przyjdzie do Ciebie SMS od giełdy Binance z kodem weryfikacyjnym, który należy tutaj wpisać. Wpisujemy tutaj swój kod. To samo robimy w polu poniżej, czyli klikamy na opcję wyślij kod i kod weryfikacyjny przyjdzie na Twoją skrzynkę mailową. Należy wpisać ten kod w to pole. Teraz klikasz na opcję wyślij i powinieneś być już na giełdzie. OK, wprowadziłeś weryfikację dwuetapową z wykorzystaniem Twojego numeru telefonu. Powinieneś mieć tutaj takiego zielonego ptaszka, to znaczy, że wszystko przebiegło pomyślnie. Teraz należy przejść proces KYC, czyli Know Your Customer, tak? Będziesz musiał podać wszystkie dane, żeby móc zacząć handlować na tej giełdzie, więc klikasz na opcję zweryfikuj i musisz podać tutaj wszystkie dane potrzebne do weryfikacji. Dane osobowe, adres zamieszkania i wiele więcej. Więc klikasz na opcję zweryfikuj. Wybierasz kraj, w którym mieszkasz. Oczywiście ja mieszkam na tę chwilę w Polsce, ale może kiedyś to się zmieni, co? Może Ameryka to jest lepszy kraj do życia, zobaczymy. I klikasz na start. Wpisujesz pierwsze imię, drugie imię, jeżeli takie posiadasz. Wpisujesz swoje nazwisko. Data urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy i tak dalej. No i mam nadzieję, że sobie już poradzisz tą weryfikacją. Jest to potrzebne po to, żebyś mógł zacząć handlować na tej giełdzie. Mam nadzieję, że pomogą Ci przejść proces rejestracji na giełdzie Binance. Kolejnym krokiem będzie
rozpoczęcie handlowania kryptowalutami. Jeżeli Ci pomogłem i podobał Ci się ten filmik, to zostaw koniecznie łapkę w górę. Pomoże mi to rozwijać kanał o tematyce kryptowalut, programowania oraz rozwoju osobistego. Ale pamiętaj, że wszystko, co mówię o kryptowalutach, to jest moje osobiste zdanie. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. To nie jest porada inwestycyjna. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!